szwagier kontratakuje. Otwaj. Moje palmy. Moje pole. Kurwa, aż wstygnąłem. Maszynę. Patrzcie, do czego słyszy rusztowanie. Run, motherfucker! Ja cię nie wierzę. A jakby tak zatkać to jeszcze czymś? O ja pierdziele, aż mi o lewe jądro podskoczyło. Masakra. Ja cię nie wierzę. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it.
killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Siemano. U mnie jest 16 stopni, chyba że więcej, zaraz zobaczymy. O, 22, no to takie 18. Słońce tu przypiera. Niesamowicie, no to chyba rekord jest. 1 styczeń, żeby była taka temperatura, to chyba rekord. Nowy rok nas zaskoczył. Pozytywnie, ale to nie będzie trwało długo, bo ma być sporo deszczy później. Niby nie też bez mrozu, ale ma być dużo deszczy, więc nie fajnie. Nie dałem tej rurki dodatkowej, mi pogięło liście wszystkie. Kurde, przystalenistwo od małego tracha. Mały, który już jest większy ode mnie. Daktyl od wczoraj w ogóle nie jest zasłonięty, wietrzy się, Buda stoi obok. W nocy miałem plus 13, całą noc. Sylwester w ogóle w bluzie na dworze latałem. No pogoda, zaskoczenie. A teraz jest taka petarda, że no i wietrze te. Wiatr tego nie porwał. Osłony powiesiłem na huśtawce, na drążku, żeby wyschły od środka. Szerzej wszystko pootwierałem, żeby sobie miało jak odparować woda. I zlitowałem się nad moim trachem. Mniejszym. Ja nie chcę nic mówić, ale normalnie wiosną nie jest tak ciepło jak teraz. Wywalam tą jedną rurkę i zamiast tej jednej rurki znalazłem takie dwie. Te dwie są z osłony basenu. Jak ktoś kiedyś oglądał, to pamięta, że miałem taką kopułkę, samoróbkę. I ta jedna musi stąd wylecieć, bo raz, że jest za nisko, a dwa, osłona leży na liściach i mi strasznie powyginała liście. Zobaczcie. Nie jestem zachwycony. Prostowania mam co niemiara. Dużo. O tam, zobaczcie. I dlatego tą rurkę teraz będę musiał wymienić. Ale będę potrzebował pary rąk do tej roboty. Więc widzimy się zaraz. O niebo lepiej. O niebo, niebo lepiej. Teraz jeszcze, żeby mi się już nie wrzynały tam do środka, do rurek, to muszę je u góry zatytrytkować. Jak robiłem tą kopułę, to je wszystkie też tak samo robiłem. I one mają taką dziurę wywierconą. O właśnie. I muszę przez tą dziurę przewlec teraz jakąś trytkę, żeby mi się to na boki nie rozchodziło. No i żeby już się nie wsuwało w rusztowanie, bo jedno drugie będzie trzymało. Tak to będzie wyglądało. No jest ze 30 albo 40 cm wyżej nad liśćmi, więc osłona już nie będzie leżała na liściach. Szkoda, bo za późno, bo już powyginała. Ale przynajmniej nie musi leżeć jeszcze ta osłona przez styczeń, luty, marzec. U mnie ma padać. No i 1 stopień, czy tam minus 7, 6 na plusie i ma padać.
To jest taka, bym powiedział, pogoda sprzyjająca gniciu grzybom i tak dalej. Dlatego teraz się wygrzewają, wysychają, wszystko wysycha, a potem założę z powrotem osłonę i tam w środku będzie sucho. Nie ma mowy o jakichś grzybach, nie grzybach. Trudno. Zobaczę po lutym, jak nie będzie na długoterminowych już jakichś mrozów, śniegów i tak dalej, to pozdejmuję te osłony, nie będziemy się wygłupiać. Zostanie tylko na Waszyngtonie i na daktylowcu. No, najgorsze będziemy mieć już za sobą. Tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze, jak dokopany świeżo mały trach wygląda. Rewelacja, tu dzidę widzę, wypuszcza. Fajnie. Tam malutka sadzonka Vulcano. A właśnie. Jak widać, spoko też sobie rośnie. I jeszcze z jednej strony jest kolejna karłatka. No. Też czad. Wypas. Nasadzone mam tych palm dużo. Tutaj, tylko tutaj jest 1, 2, 3, 4 palmy w jednej osłonie. Jakby ktoś się świeży i nie wie, to pokażę. Tutaj tak samo jest. Jedna, druga, a ta jest trzecia. Te dwie są dokopane. A tu i tam to po prostu odrost. Muszę dbać o te moje odrosty, bo miałem takie pięknusie i wszystko od zera musiało rosnąć, bo było minus 13 i zepsułem. No. Co tu będę ukrywał? Muszę pamiętać jeszcze o tej trytce. Zobaczcie, jakie mielone z liści od tej osłony. Powyginane na szczęście, nie połamane. Pomiętolone. Ale ja takich nie lubię, wymiętolonych. Musi być pięknie. Dobra. Zeszłego roku miałem tylko tą jedną kordylinę. Przeżyła. Minus 13 była osłonięta, ale nie była ogrzewana. I powiem szczerze, dała radę. No i skusiłem się, żeby dokopać kolejne dwie. Jak widać, jest spoko. W zeszłym roku był jakiś proces gnijny. Zaczęło mi to gnić. I już myślałem, że już jest po niej. Ale wyszła z tego. Ciekawy jestem, jak sprawy się mają w tym roku. No spoko, tu nic nie widzę, żeby coś się działo. Nie chcę tego suwać, bo potem ciężko mi jest to z powrotem nałożyć. I tak już mi tu wyleciały liście, więc... Kurczę, no nie mogę. Normalnie ładuję baterię, abym jeszcze koszulkę ściągnął, bo... moje ciało pragnie słońca. No, witaminki D. Czy jakiej tam, nie znam się. Osłony się wietrzą. Dobra. Lecę po tą trytkę. Gdzieś ją zresztą tutaj miałem. O, tu mam trytusie. Teraz muszę jakoś tam się wspiąć i ją zamontować. Okej, skończyłem. Musiałem sobie stołeczek przynieść. A potem stwierdziłem jeszcze, że rozsunę dużego tracha. No i rozsunąłem. Ma się dobrze. Niech się wietrzy. Potem będę musiał jakoś tam się wspiąć i te liście wepchać z powrotem i zasunąć. Jezu, jakie to jest wysokie.
Ale mam plan, jak sobie z tym będę radził, żeby go ubierać na zimę. Zanim ubiorę pozostałe palmy, to mam od cholery przecież rusztowania. Porozstawiam sobie rusztowanie, zbuduję budowlę, dam deski, po prostu będę sobie chodził dookoła i sobie go będę ubierał. Bo z drabiny to jest tragedia. A łatom, żeby nadziewać kostium na niego, no w tej chwili jest już ciężko, bo ma 4 metry. A co będzie, jak będzie 2 metry jeszcze wyższy? Zwyżka, no nie ma innej opcji. Tylko którędy ta zwyżka niby miałaby tu wjechać. Jak ja nie mam tutaj dojazdu. Nie wiem. Póki co wszystko się fajnie wietrzy. Trzymajcie się cieplutko. Yo.